Witam Szanowni Państwa. Niezmiernie jest miło, że skorzystaliście z naszego zaproszenia. Jest to nasza tak naprawdę pierwsza konferencja związana z przede wszystkim z wdrożeniem dyrektywy fałszywkowej, ale też pierwsza z serii konferencji, które planujemy, które są przeznaczone zarówno dla naszych członków, naszych farmaceutów, jak i dla wszystkich stron, które są zainteresowane, są zaangażowane w funkcjonowanie rynku farmaceutycznego szeroko pojętego, ponieważ uznajemy, że nie da się funkcjonować na tym rynku, nie mając ze sobą bliskich relacji, pokazując sobie swojego punktu widzenia. Do tej pory mnóstwo konferencji było organizowanych przez stronę wytwórców, stronę wytwórczą, przez przedstawicieli firm farmaceutycznych, przedstawicieli hurtowni. Z naszej strony takich konferencji, które łączą wszystkie grupy, do tego jeszcze w tej konferencji może uczestniczyć przedstawiciele czy to Ministerstwa Zdrowia, czy Urzędu Rejestracji, czy Inspekcji Farmaceutycznej. Do tej pory było bardzo niewiele organizowanych przez samorząd, więc samorząd lekarski. Stąd też wymyśliliśmy, że tego rodzaju aktywność może być dla wszystkich Państwa bardzo interesująca, może przynieść korzyści dla wszystkich zainteresowanych z jednej strony, a z drugiej strony, ponieważ udaje nam się odszukiwać, zapraszać i otrzymywać też pozytywny feedback od gości zagranicznych. Mamy też wielką nadzieję, że będziemy w stanie Państwu przedstawić punkt widzenia inny niż nasz. Nasz punkt widzenia polski, nasz punkt widzenia taki nasz własny jest specyficzny, on nie jest taki sam czy nasze podejście nie jest takie samo jak w wielu krajach unijnych. Mamy swoje własne rozwiązania, które czasami są lepsze, a czasami są gorsze niż te, które są implementowane w innych miejscach, więc dla naszej oceny, w mojej ocenie niezmiernie istotne jest to, abyśmy to ze sobą zderzali, abyśmy rozumieli, że możemy czerpać z wzorców już gotowych, możemy nie wymyślać koła na nowo, tylko sięgać po to, co zostało przez kogoś wymyślone, z jednej strony, z drugiej strony mamy szansę też przekazać nasz punkt widzenia innym przedstawicielom innych państw, pokazać rozwiązania, które my implementowaliśmy. Jeżeli chodzi o dyrektywę fałszywkową, no możemy się pochwalić tym, że w naszym kraju tak naprawdę skala obecności leków sfałszowanych jest bardzo niewielka. Nasz rynek jest bardzo dobrze opisany, jeżeli chodzi o zezwolenie. To jest, jeżeli chodzi o, może inaczej, to nie jest standard, jeżeli chodzi o wszystkie kraje Unii Europejskiej. Ja mogę mówić długo, ale przede wszystkim chciałbym jeszcze raz Państwu wszystkim podziękować, wszystkim Państwu i każdemu z osobna za przybycie. Mam wiele znajomych twarzy, także wszystkich Państwa jest mi miło widzieć. Mam nadzieję, że Państwo skorzystacie. Chciałbym przywitać naszych gości, naszych prelegentów, których mamy kilka. Zacznę od ich przedstawienia. Zacznę od przedstawiciela Uniwersytetu Oksfordzkiego, pani Monik Korsztun. Pani Mona przyjechała do nas z Wielkiej Brytanii. Będzie przedstawiała sytuację aptek szpitalnych, jak wygląda perspektywa wdrażania dyrektywy fałszywkowej w aptekach szpitalnych. To jest temat bardzo trudny. Można powiedzieć, że kiedy przyglądamy się teraz w czasie dyskusji nad stworzeniem organizacji, która będzie odpowiedzialna za serializację, za identyfikację w Polsce, wygląda na to, że ten sektor jest najtrudniejszy. Tak naprawdę on będzie powodował najwięcej trudności, jeżeli chodzi o wdrożenie systemu szpitalnego. Szpitale są niejednorodne, mamy różną strukturę własności, jeżeli chodzi o szpitale, mamy mnóstwo problemów, które nas czekają. Nie mamy takiej sytuacji, gdzie jeden, czy dwóch, czy trzech dostawców obsługuje wszystkie szpitale w Polsce, tak jak mamy to w przypadku aptek otwartych. Więc no, wyzwanie, które będzie stało przed nową organizacją, będzie bardzo, bardzo duże. Także tutaj myślę, że ten wykład może być dla nas bardzo interesujący. Potem już w kolejności przedstawię, przyjechał do nas przedstawiciel Royal Pharmaceutical Society, Sid Diamond, jest przedstawicielem Stowarzyszenia Farmaceutów Królewskiego. Będzie opowiadał też o tym, będzie przedstawiał perspektywę istotności farmaceutów w funkcjonowaniu dyrektywy fałszywkowej. Będzie pokazywał, tłumaczył, jak to wygląda i może jednak potwierdzał percepcję, którą mamy u nas w Polsce, że farmaceuta jest kluczowym elementem zadziałania nowego systemu. Wydawało nam się, czy może inaczej, w tych wszystkich dyskusjach, które prowadzimy, bardzo często jest tak, że musimy przekonywać
naszych kolegów, że farmaceuta jest kimś więcej niż tylko osobą wydającą produkty lecznicze w apotece. Myślę, że SIX, przedstawiając perspektywę Wielkiej Brytanii, będzie w stanie nam tutaj dość jasno to wyjaśnić. Kolejnym gościem, który mamy już po raz kolejny u nas w Polsce, to jest Jan Sivers z Belgii, przedstawiciel IPB, dyrektor naukowy Stowarzyszenia Aptek Belgijskich. Specyfika Belgii jest o tyle interesująca znowu dla wszystkich nas, myślę, nie tylko dla lekarzy szczególnie, ponieważ w Belgii Stowarzyszenie APB właśnie przejęło bardzo wiele aktywności, które u nas prowadzą urzędy. APB w samym centrum Belgii posiada ogromne kamienice, w których mieszczą się laboratoria, bada się leki, prowadzą serwisy, czyli w związku z tym APB przejęło odpowiedzialność za badanie jakości leków w Belgii, pobieranie prób z aptek. Do tego oferują takie serwisy, jak na przykład dla rodziców możliwość sprawdzenia, czym są tabletki, które w kieszeni mają ich dzieci. Tak? Czyli można taką tabletkę przekazać aptece, apteka przekazuje to APB i tam następuje kontrola i rodzic otrzymuje informację, czy to dziecko ma w kieszeni, czy jest narkotykiem, czy jest być może psychotropem, albo może inną sytuację, która jest dla ich dzieci groźna. Także tutaj, jak Państwo widzicie, też bardzo ciekawe rozwiązania są wdrożone. Co ciekawe, w Belgii APB, czyli odpowiednik APB lokalny, przejął na siebie kontrolę refundacji, kontrolę recept realizowanych refundacji. Tak naprawdę po stronie farmaceutów w Belgii jest bardzo duża część odpowiedzialności prawna, na urzędach, gdzie koszty są bardzo wysokie. Tutaj aptekarze belgijscy to na siebie wzięli, co dla nas też jest jakąś wskazówką, w którą stronę możemy się udawać. Kolejnym gościem z zagranicy, można powiedzieć, zagranicy, ale tak trochę nie z zagranicy, jest pan Mark Kojo, przedstawiciel Pharmacist Defense Association. Nasz gość jest osobą, która walczy o niezależność farmaceutów w Wielkiej Brytanii. Jak Państwo na pewno kojarzycie, w Wielkiej Brytanii rynek wygląda troszeczkę inaczej. Mamy ten rynek bardzo liberalny, taką może posiadać każdy, co niesie za sobą różnego rodzaju ryzyka. Tutaj bardzo się cieszę, że pan Mark skorzystał z naszego zaproszenia, że zdawał się nam przyjechać. Ponieważ perspektywa znowu przedstawienia, jaka jest sytuacja farmaceuty, jakie są konsekwencje pójścia w określonym kierunku, czyli liberalizacji rynku, jakie one są w krajach, gdzie to się już dzieje od wielu, wielu lat. Jakie są ryzyka? My jako farmaceuci je czujemy, my je identyfikujemy. Z tym, że to cały czas w naszym przypadku jest takie troszeczkę wróżenie z fusów, tak? Że mamy takie poczucie, że tak się stanie. Mamy kraje, gdzie to się już stało, a pan Mark jest taką osobą, która bez problemu myśli nam to wszystko przedstawi. Kolejnymi gośćmi, którzy są zaproszeni, jest pani Urszula Wodawczyk. Pani Urszula jest członkiem zespołu badawczego, który prowadził dość istotne badanie, jeżeli chodzi o wdrażanie dyrektywy fałszywkowej, czyli badanie świadomości decydentów o tym, czym dyrektywa fałszywkowa jest i jakie konsekwencje za sobą niesie. To zostanie przedstawione i też zależy na tym, że mam tutaj kilkoro gości, którzy reprezentują organy państwowe, urzędy. Bardzo mnie to cieszy, dlatego że no znowu, na samym końcu to się musi wszystko skończyć w jeden funkcjonujący mechanizm, w którym też będą urzędy. Jeżeli nie czynnie, to biernie poprzez tworzenie aktów prawnych, potem poprzez obserwację tego, jak ten system funkcjonuje. Więc też uznajemy, że bardzo istotne jest, aby te informacje, wszyscy te informacje mieli takie same albo zbliżone. Jeszcze jedną osobą, którą mam zaproszoną, która jest właśnie przedstawicielem organizacji państwowej, jest pani Anna Kowalczuk, której jeszcze na sali nie ma. Ona jest? O, witam pani Anię. Mieliśmy okazję się jeszcze poznać. No to mamy wszystkich naszych speakerów w tej chwili, która będzie opowiadała o tym, jak już w tej chwili, jakie są doświadczenia już w tej chwili z badania leków sfałszowanych, jak można wyobrazić sobie, że nowo wdrożony system będzie wspierał te badania. Jak to w zasadzie wygląda z punktu widzenia, jaka jest skala problemu z punktu widzenia organizacji, która się na dzień dzisiejszy jako w zasadzie jedyna zajmuje wykrywaniem leków sfałszowanych w takim, powiedzmy, w wydaniu badania, gdzie jest to analizowane bardzo dokładnie. Także tutaj myślę, że też te doświadczenia będą dla nas bardzo istotne. Co ważne, Szanowni Państwo, nasze prezentacje wszystkie będą nagrywane. Więc jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał przekazać te informacje komukolwiek, one będą dostępne na naszej stronie internetowej. Będą dostępne też na stronie naszych partnerów medialnych, którzy są z nami razem. To jest Farmacja.net. Także tutaj to wszystko, zależy nam na tym, aby te wszystkie informacje docierały jak najszerzej. Tutaj nawet Państwa będziemy bardzo prosić, abyście w miarę możliwości rozpropagowywali tę wiedzę, ponieważ ona jest na dzień dzisiejszy bardzo wąska w naszym kraju.
Jeżeli chodzi też o dostęp do naszych gości, po każdej z dwóch części naszego dzisiejszego spotkania będzie czas i miejsce na to, żeby zadawać pytania. Mamy na sali tłumacza, więc będzie też te wykłady będą simultanicznie tłumaczone, tak abyście Państwo wszelkie wątpliwości mogli sobie rozwiać. Z mojej strony to tyle. Jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu za przybycie. Do...